Tylko na The Expert. Konstruktor Kahn, czy inżynier projektu? Przeglądając ogłoszenia o pracę, można znaleźć przeróżne, a wszystkie dotyczą się potencjalnie tego samego. Konstruktor CAD, inżynier projektu, konstruktor mechanik, konstruktor maszyn, konstruktor tego, tamtego, siamtego, owamtego. O co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi w tym, że jedni szukają konstruktora CAD, a inni szukają, jak wynika z nazwy, kogoś, kto poprowadzi projekt? To chyba chodzi o to, że HR musi jakoś nazwać stanowisko, a tak naprawdę jest potrzebny człowiek, który przyjdzie do pracy i ogarnie robotę. To trochę bardzo zależy też od organizacji. Czy działy są podzielone osobno, na przykład na dział zajmujący się stricte rysowaniem w CAD-zie, jakby to powiedział taki inżynier projektu, a działy prowadzące projekty są trochę gdzie indziej i tylko zlecają konkretną pracę dla tych, którzy siedzą na CAD-zie. Wtedy w takiej organizacji wylądujesz na CAD-zie i siedzisz, dłubiesz cały czas tylko te modele, te rysunki i jesteś tylko i wyłącznie zataniowany do konkretnej pracy. Kiedy jesteś z tej drugiej strony, czyli jesteś tym inżynierem projektu bądź produktu, no to potencjalnie w organizacji jesteś nieco wyżej, bo to ty zlecasz tą pracę dla tych kadowców, to ty jeździsz na spotkania, spotykasz się, rozmawiasz z inżynierami klienta, to ty masz tą przyjemność jeżdżenia bezpośrednio do BMW czy na przykład do Maserati, zależy jaki wam się akurat klient trafi. Oczywiście trzymam się tutaj motoryzacji, bo to najlepiej znam. To wtedy będąc tym inżynierem produktu, no to ty musisz zadbać o to wszystko, żeby ten produkt był na czas, żeby na tych poszczególnych etapach było to dostarczone do klienta. To twoją odpowiedzialnością jest ogarnienie dostawców. Tak naprawdę ty masz wszystko na głowie, a ten kadowiec tylko wykonuje te rysunki i te modele, które są potrzebne, konieczne, no niezbędne do tego, żeby dało się wyprodukować. Wręcz jest to pewna kopia tego, co się dzieje zazwyczaj w koncernach. Właśnie tam są tacy inżynierowie produktu, którzy muszą ogarniać timeline, ogarniać wolumeny, ogarniać spotkania, spotykać się z menadżerami, jeździć do dostawców, zapraszać tych dostawców do nas i są ci kadowcy, którzy tylko wykonują tą mrówczą pracę, która ma być gdzieś tam zrobiona. Ale są też organizacje, gdzie konstruktor pełni obie te role, będąc na jednym stanowisku. Sam osobiście najbardziej sobie cenię te miejsca, gdzie właśnie taką rolę pełniłem. Wtedy mam pełny wgląd na cały proces produktu, na cały proces projektowania. Zajmuję się tymi szczegółami, którymi się muszę zająć, ale zajmuję się też wszystkim tym innym, co ma wpływ bezpośrednio na moją pracę. Wtedy mogę sobie zorganizować spotkania, które są potrzebne. Mogę się skonsultować według mojego uznania z tym, z kim na danym etapie najlepiej jest się skonsultować. Biorę na siebie więcej obowiązków, odpowiedzialności związanych z zarządzaniem. Kiedy jest się w tym kompetentnym, no to osoby zarządzające chętnie oddają tą część swoich obowiązków. Jeżeli widzą, że to wszystko dobrze działa, no to bardzo chętnie będą mieli mniej trochę swojej roboty, jeżeli ty to ogarniesz. Jednak żeby pełnić taką rolę, no to już trzeba mieć przynajmniej te kilka lat doświadczenia, przynajmniej być trochę obytym w tej całej sytuacji, mieć trochę doświadczeń związanych z polityką działania danej organizacji, bądź z polityką działania danych klientów, bądź dostawców. I przede wszystkim to, co najbardziej boli. Trzeba myśleć. To trochę wymaga też takiego zaangażowania. To jest nieco bardziej zbliżone do pracy właśnie menadżera, gdzie jednak bierze się na kark pewne rzeczy, pewne odpowiedzialności i trzeba się z tego wywiązać. To nie jest łatwe, to jest właśnie trudniejsze. Ale dla mnie z jednej strony jest to dużo bardziej satysfakcjonujące, a z drugiej strony jednak sam mam wpływ na więcej rzeczy, na więcej kwestii, na samą decyzyjność i u mnie to działa lepiej. Z tym, że ja mam już swoje lata doświadczenia i nie wiem, czy najlepszym pomysłem jest dopasowywać wszystkich do moich doświadczeń. Jednak korzystając z okazji, że jest to mój kanał, moje doświadczenia, moje wspomnienia, no to się postanowiłem nimi trochę podzielić. Jeżeli szukasz zmiany pracy, jeżeli się rozglądasz na rynku, to dobrze jest zadawać pytania. Dobrze jest zadawać dużo pytań w trakcie
właśnie rekrutacji, żeby się zorientować, na czym dokładnie polega to stanowisko. Żeby zobaczyć, czy jest się kompetentnym w tym, co jest właśnie w tym momencie u tego pracodawcy potrzebne. Bardzo istotne jest to, żeby potrafić te pytania zadać, żeby potrafić wyobrazić sobie, jak ta praca ma wyglądać, jakie to mają być wyzwania i ocenić, czy ja po prostu sobie poradzę. Czy ja będę odpowiednio oceniony w ciągu tych pierwszych kilku miesięcy pracy, czy nie będzie tak, że biorę na siebie zbyt duże wyzwanie, zbyt dużo rzeczy dla mnie tutaj jest niewiadomą, zbyt dużo się muszę nauczyć i mogę po prostu odpaść. Może się okazać, że zostałem oceniony pozytywnie, a potem sobie nie radzę. Zostałem zatrudniony, rekrutację przyszedłem śpiewająco, a potem obowiązki są takie, że sobie trochę nie bardzo z tym radzę. Nie ma sensu sobie wywoływać takiego stresu. Nie ma sensu iść w kierunku, w którym bardzo wielu menadżerów idzie. Nie ma sensu iść w kierunku rozwoju kariery, dążąc do stanowiska, gdzie się jest już zupełnie niekompetentny. Jest taki problem, on istnieje. Rozmawiałem jakiś czas temu z jednym z moich byłych menadżerów. Może jeszcze uda mi się namówić go na wywiad i powiemy o tym trochę więcej. Tak, jest taka sytuacja, że ludzie w pościgu za pieniędzmi mają tendencję do obejmowania stanowisk, na których są niekompetentni i coraz bardziej niekompetentni. I tworzą różnymi emocjonalnymi mechanizmami, próbują zamaskować ten brak kompetencji. Każdy z nas zna takich ludzi. Podsumowując, odpowiadając na pytanie, czy konstruktor CAD, czy inżynier projektu, uważam, że jedno i drugie w jednym to jest najlepsze rozwiązanie. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne wspomnienia konstruktora.